Zapraszam Was na Szalone Kurczaki, jest to fantastyczna zabawa dla całej rodziny. A kurczaki nie za duże, nie za małe, do koszyczka doskonałe. Najmniejszy jest Piotruś i Piotruś wygląda tak. Mam nadzieję, że przekonam Was w tym filmie, że nie ma złych kurczaków. Są tylko takie bardziej i mniej szalone. Do zrobienia 8 kurczaków, które pokazałam Wam na pierwszym zdjęciu, użyłam kilogram masy DAS. Każdy kształt kurczaka jest dobry, co udowodniłam na pierwszych zdjęciach, a możemy je robić na sucho oraz na mokro. Na sucho, czyli normalnie, wyjmujemy masę z torebki, kulamy kurczaka i gotowe. Jeżeli występują na masie jakieś nierówności albo chcemy mieć idealną gładź, można użyć do tego wody. Po prostu moczymy ręce, moczymy masę i wszystko pięknie ręką wygładzamy. Każdy kształt kurczaka jest znakomity, ale trzeba zadbać, aby znalazł się w nim jakiś płaski dół, na którym kurczak będzie stał. Żeby dzieło było kompletne, potrzeba wykulać oczka. Po drugie, wykulać dziobek, czyli taki trójkącik. Przydadzą się także podłużne kropelkowe kształty. Możemy je przykleić pod dziobkiem albo w miejscu ogonka. Oraz inne cuda, które na przykład przykleję i będzie to grzebień. Po zabawie ręce wyglądają tak, ale bez problemu można je umyć. Jeżeli okaże się, że po wyschnięciu kurczaki są nierówne i Wam to przeszkadza, można je przepięknie, równiutko wyszlifować papierem ściernym. Etap drugi, czyli malowanie. Farbą akrylową oczy przemalowuję na biało. Wszystkie pozostałe elementy, czyli dziobki, grzebienie czy ogonki, przemalowuję farbą akrylową na kolor czerwony. Natomiast kolor kurczaków to może już być prawdziwe szaleństwo. Grzebiecie w szufladzie, wyjmujecie co macie i można malować. Kurczaki są szalone, więc czym bardziej odjazdowe kolory, tym lepiej. Oczywiście najłatwiejsze i najpiękniejsze są kropeczki. Robię je przy pomocy zwykłej wykałaczki. Gdy kurczaki wyschną, sklejam ze sobą wszystkie elementy. Nie żałuję kleju, bo chcę, aby wszystko trzymało się naprawdę solidnie. Jeżeli moje króciutkie, grubiutkie paluszki nie dają rady, to korzystam z pensety. Prawie gotowy grubasek Alfred prezentuje się tak. A Zenon właśnie dostaje grzebyczek, przez co wygląda elegancko i dostojnie. Z moimi kurczakami jest trochę tak jak z kobietą w kawale. U kobiety ważniejsze są oczy niż długie nogi, ponieważ kobieta bez oczu wygląda straszniej. I postaram się to udowodnić właśnie na moich kurczakach. Potrzebna do tego będzie czarna farba oraz wykałaczka i jej cieńszy koniec. Gdy Zenon dostaje w prezencie oczy, wygląda znakomicie odjazdowo. Oczy mogą patrzeć na wprost, zezować albo robić różne inne cuda. Czym bardziej odjechane, tym fajniejsze. A gotowe, świąteczne, szalone kurczaki prezentują się w moim wydaniu tak. Przypominam, że do zrobienia kurczaczków potrzebna jest tylko jakaś porządna masa, a całą resztę na pewno znajdziecie gdzieś w domu poukrywane po szufladach. Myślę, że do takich kurczaków można zużyć wszystkie stare masy, które zalegają Wam gdzieś po szufladach. Ale jeżeli odpowiada Wam masa DAS, to link do produktu zamieściłam w opisie filmu. Wystarczy kliknąć i przekieruję Was do naszego sklepu. Dziękuję wszystkim za uwagę. Zapraszam do naszego sklepu oraz na inspirello.pl.